tym filmie pokażę Wam dwa dźwięki, które możecie dodać do zwykłej skali jońskiej, tak żeby nabrała znacznie bardziej jazzowego charakteru. Ja się nazywam Szymon Zajfert, składam za gitary.pl. Jeśli ten film Wam się spodoba, będę bardzo wdzięczny, jeśli dacie kciuka w górę i subskrybujecie kanał, a tymczasem weźcie gitarę w ręce i przechodzimy do lekcji. Metodą na to, żeby ze skali jońskiej uzyskać bardziej jazzowe brzmienie, jest dodanie do niej dźwięków. I jednym ze sposobów na to jest wykorzystanie tzw. skali bebopowej durowej, która polega na tym, że do właśnie skali jońskiej między jej piątym a szóstym dźwiękiem dodajemy jeden dodatkowy dźwięk. Czyli jeśli mamy skalę ajońską, to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tutaj piąty dźwięk. I następnie byśmy zagrali tutaj szósty dźwięk. W tym przypadku, w przypadku skali ajońskiej, czyli A-dur, mamy dźwięki E i Fis. No i między nimi mamy jeszcze jeden dźwięk, którego w skali jońskiej nie ma. Jest to dźwięk F. No i w przypadku właśnie tej skali bebopowej, durowej, dodamy ten dźwięk F. I myślę, że słyszycie już, że ma to bardziej jazzowy charakter, przez to, że mamy tutaj ten półtonowy, chromatyczny pochód w górę. Rzecz charakterystyczną dla jazzu. Zagram to samo, ale już przez dwie oktawy. Czyli w przypadku tej drugiej oktawy, między tutaj dźwiękiem E a Fis, dodajemy tutaj ten dźwięk F. W tym przypadku jest to bardzo wygodne, po prostu używam tutaj trzeciego palca, który i tak nad tym progiem się znajduje. A w przypadku tutaj na czwartej strunie, gram w ten sposób, że kiedy idę w kierunku wyższych dźwięków, gram pierwszym palcem jeden próg niżej, czyli na trzecim progu struny czwartej i następnie przesuwam tym samym palcem jeden próg wyżej na ten już docelowy, normalny, występującej skali jońskiej dźwięk, czyli mamy... Czyli na moment przesuwam rękę, można powiedzieć, jedną pozycję w dół. Natomiast kiedy wracam, robię to odwrotnie, czyli gram ręką jedną pozycję wyżej i schodzę z powrotem tutaj na to ułożenie standardowe. Polecam w ten sposób chwilę poćwiczyć i za momencik będziesz już śmigał bez problemu po tej skali bebopowej. I idea tej skali bebopowej jest taka, że do skali, która ma 7 stopni, czyli skala jońska normalnie ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no i tutaj znowu kolejny jest powtórzeniem tego samego, dodajemy ten jeden dźwięk, aby uzyskać parzystą liczbę dźwięków. I wtedy, kiedy gramy sobie jakąś frazę, jesteśmy na akordzie, załóżmy jakimś A-dur, Amaj 7, mogliśmy zagrać w ten sposób standardowo. No i chcemy sobie zagrać jakąś frazę, grać po kolei, po skali. Gramy raz, dwa, trzy, cztery, raz. I kiedy wchodzi raz i gram tutaj ładnie sobie po kolei skalę, na raz wypadamy nagle poza dźwiękiem akordowym, bo mam tutaj nonę tego akordu, która nie należy do tego standardowego czterodźwięku. I kiedy dodamy ten jeden dźwięk do skali, to wtedy te dźwięki będą się zgadzały, będziemy mogli takie nieskończenie długie frazy właściwie grali, bo zawsze na mocną część taktu, na raz szczególnie będzie się powtarzał ten dźwięk akordowy. Czyli jak zaczniemy od tutaj prymy akordu, czyli dźwięku A, mamy raz, dwa, trzy, cztery, raz. Czyli wylądowaliśmy na tym samym dźwięku, od którego zaczęliśmy, możemy sobie dalej jakąś frazę grać. Zawsze na mocną część taktu wypada nam tutaj, czy na raz wypada nam ten dźwięk, który zaczęliśmy, czyli pryma, i to wszystko ładnie się zgadza harmonicznie. Tutaj gram bez podkładu, więc może to nie jest aż tak wyraźnie zaznaczone, ale myślę, że rozumiecie samą ideę. Przez to, że mamy parzystą liczbę dźwięków, nam się ładnie to wszystko zgadza, jeśli gramy tutaj w standardowym metrum oczywiście. No i może na koniec omawiania tej skali bebopowej pokażę jakąś zagrywkę, która wykorzystuje właśnie tę skalę, czyli skalę jońską z dodanym tym jednym dźwiękiem, i brzmi ona w ten sposób. Na ekranie powinien być tab do tego, więc nie będę tutaj tłumaczył dźwięk po dźwięku. Zagram tylko jeszcze raz, ale w znacznie wolniejszym tempie. I tutaj oczywiście tym dźwiękiem dodanym jest tutaj ten dźwięk F, czyli mamy... I teraz wchodzi ten dodany dźwięk, no i później już normalnie po skali jońskiej, tak jak mówię, to jest skala jońska z dodanym tylko jednym dźwiękiem, a jak dużo to już zmienia w odbiorze tego, co gramy. Innym miejscem skali jońskiej, w którym lubię dodawać dodatkowy dźwięk, jest między drugim a trzecim stopniem tej skali. Czyli mamy znowu skalę A-dur, mamy raz, dwa i trzy. I między drugim a trzecim dźwiękiem
możemy tak samo dodać taki chromatyczny dźwięk łączący te dwa dźwięki, czyli mamy wtedy... Znowu robię tak samo jak w przypadku tej skali bebopowej, że obniżam rękę na momencie pozycję niżej i ląduję na tym dźwięku docelowym, czyli tym trzecim stopniu skali. To samo oktawę wyżej. Zagram jeszcze raz bez komentowania, posłuchajcie jak to brzmi. Moim zdaniem daje taki bluesowy charakter, a to jest naturalne, ponieważ mieszamy tutaj tercję małą z wielką, coś co jest bardzo często wykorzystywane w graniu bluesa. I z powrotem. No i oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pomieszać to z tym, co już przed chwilą poznałeś, czyli z tą skalą bebopową. I wtedy tak naprawdę mam już aż dwa dźwięki dodane do tej skali jońskiej i brzmi to w ten sposób. Już mamy mocno zmieniony klimat tej skali, jeszcze bardziej idący właśnie w jazzowym kierunku. Oczywiście samo granie w górę i w dół może być trochę nużące, no ale wykorzystajmy to w jakiejś zagrywce. Znowu pokażę gotową zagrywkę, która wykorzystuje tym razem aż te dwa dodane dźwięki i jest to dokładnie to samo, co grał na samym początku tej lekcji, czyli brzmi to w ten sposób. Zagram w wolnym tempie, znowu tablatura znajduje się na ekranie, więc myślę, bez problemu to zagrasz. I oczywiście, jak na pewno widzisz sam, ale zaznaczę to, te dodane dźwięki to mamy w tym miejscu i w tym. Normalnie tych dźwięków skali jońskiej nie ma, ale jak słyszysz w tej zagrywce, nie brzmi to jak fałsz, kiedy to mądrze połączymy, właśnie daje ten jazzowy charakter, którego tutaj szukaliśmy. Jeśli w ogóle interesuje Cię jazzowe granie, to przygotowałem w opisie poniżej link do bezpłatnego poradnika, w którym zamieściłem 3 jazzowe zagrywki oraz krótką solówkę, która właśnie te zagrywki wykorzystuje, później robię krótką analizę. Link do tego jest w opisie, jest to bezpłatny poradnik. A na dzisiaj to jest koniec, więc jeśli film się podobał, będę bardzo wdzięczny, jeśli dasz kciuka w górę. Skomentuj także poniżej, szczególnie jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, to napisz, postaram się odpowiedzieć. Albo jeśli po prostu film się podobał, będę wdzięczny za każdy komentarz, który pomoże w poszerzeniu zasięgów tego filmu. No i oczywiście subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o nowych filmach czy live'ach, kiedy będą się pojawiały. Ja się nazywam Szymon Zajfert, składam za gitary.pl. Dzięki za obejrzenie i za momencik jeszcze na ekranie pojawi się link do tego bezpłatnego poradnika z 3 jazzowymi zagrywkami.